Jeśli potrzebuję plecaka małego na mały oddział, na szybką akcję, to sobie go wyciągam. Wyciągam szelki i to idzie na kamizelkę. Tasmania ma jeszcze możliwość dopinania tego do kamizelki bezpośrednio. No ale ja nie mam kamizelki tasmanianej. Dokładnie to, co trzeba tak naprawdę. To i tak idzie na kamizelkę i na szelki i kamizelki, więc nie musi być jakoś szczególnie wyściołane. Może mogłoby być, ale nie musi. No i to, co najpotrzebniejsze, tak? Staza, Izrael. To jest jeszcze nieprzekonfigurowane. Trzy podstawowe kieszenie. Krwawienie, drogi oddechowe i cała reszta, tak? Jakaś sedacja i tego typu rzeczy, no i komplety, tak? Jak do IV to komplet, jest wszystko w środku, tak? Jak do igły jest komplet, jak rurka też jest komplet, jest wszystko dokładnie pod palcem, nie? Do tego jeszcze tasiemki, gdybym chciał. Do cięcia i umocowania opatrunku. Gdyby nie starczyło opatrunków szczelnych, taśma. Tyle. W środku zazwyczaj jakieś małe IV, jakieś worki do przytaczania krwi. To jest wszystko, tak na szybko. A jak idzie apteka, idzie klinika, idzie stabilizacja, no to już jest więcej. Jeszcze muszę podokładać duże opatrunki, wentylacja, sak często się przydaje, bo dużo cieknie. Już ciekawsze środki przeciwbólowe. Ciśnienia przy okazji rękaw do IV. Tu też środki, duże opatrunki. Tyle. Nic szczególnego. Ale działa. Fajne jest to, że można przekonfigurować praktycznie wszystko. A nawet jeśli zmieniając to z pozycji, gdzie idziesz na bojowo, a idziesz na treningowo. Ściągasz, wyciągasz, dajesz następny zestaw treningowy i tak naprawdę przestajesz o tym myśleć, tak? Pstryk, pstryk. Działa. Co w bocznych kieszeniach? W bocznych kieszeniach zazwyczaj okulary taktyczne, gogle, drugie słuchawki, cover do rannego i zazwyczaj jedna jest to jakieś tam wysokoenergetyczne żarełko. Ale to wszystko jeszcze mogę wam dograć. Jak będę konfigurował to wyjazdowo, czyli pewnie jeszcze dzisiaj. No i tak, rewelacyjnie. Sam plecak, jak już idzie cały. Rewelacyjna sprawa. Świetnie, świetnie trzyma. Świetna wentylacja. A w razie czego, jak trzeba, to po prostu szybkim wypięciem można to zrzucić. Gdyby była jakaś woda albo sytuacja, kiedy rzeczywiście trzeba to zrzucić, bo chwilami może być ciężki. Wszystko.